Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was serdecznie na moim kanale w studio tarasowym. Tym razem udało się. Zapraszam Was dzisiaj na... Zabieram Was do Lumpeksu. Będziemy oglądać przymierzalnie rzeczy, a jest to ciuchy na ulicy Długiej. To jest jeden z moich najbardziej ulubionych Lumpeksów w ogóle. Chodzę tam rzadko, bo mam daleko, jest to w centrum, więc parkowanie i tak dalej, ale naprawdę jest to super sklep, więc zobaczcie, co udało mi się kupić, co mierzyłam, a później pokażę Wam oczywiście stylówki ze zdobyczami z tego sklepu, a są naprawdę rewelacyjne. No i pokażę Wam też pewną rzecz, którą dostałam od firmy Lufbo Jewelers Gallery. Jest to firma, z którą już widzieliście filmik, będą to przepiękne rzeczy na lato, więc lecimy już i oczywiście, jeśli interesuje Was tematyka lumpeksów, w ogóle rzeczy super jakości, bardzo dobrego stylu, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i do polubienia tego filmu. Kochani, dostałam taką paczuszkę od Lufbo. Jest to producent takiej naprawdę jakościowej biżuterii ze srebra wysokiej próby. Oczywiście z takiego najlepszego srebra, grubo pozłacanego złotem, co firma wyraźnie zaznacza, że nie jest to takie cienka powłoka, która zejdzie, tylko naprawdę super gruba, która będzie naprawdę bardzo trwała. No i słuchajcie, mają piękne, przepiękne rzeczy, które zaraz zobaczycie, to chcę Wam pokazać. Kto nie widział, to polecam też filmik, który był bodajże w zimie, a w którym pokazuję przesuperowe kolczyki z ametystami srebrne, w takim stylu vintage lekko. Były naprawdę, są naprawdę piękne i noszę je na specjalne okazje. Również te kolczyki, które mam na sobie dzisiaj, pasują mi do tego nowego zestawu, więc też Wam pokazuję, a naprawdę są przepiękne. Są to też pozłacane srebrne kolczyki z malachitem, które pasują mi do wielu rzeczy. Ja bardzo lubię taki odcień zieleni. No i słuchajcie, pokazuję Wam tu krótki unboxing. Zobaczcie, jak otwieram tą paczuszkę, jak pięknie wszystko jest zapakowane, podziękowania od firmy oczywiście i naprawdę w woreczkach takich bardzo jakościowych, wszystko oczywiście ekologicznie zapakowane. Tym razem, słuchajcie, wybrałam bardzo taki letni zestaw, który mam tu na sobie, więc zobaczycie też przebitki w stylówkach i zbliżenia. Dodałam tutaj do moich rzeczy, które mam tutaj u dołu bardziej, takie łańcuszki, a to dlatego, że mam tutaj też taki naszyjnik, właśnie mój z perełką złoty i przepiękną tą biżuterię właśnie ze srebrnymi pozłacanymi elementami, naturalnymi kamieniami oraz perłami słodkowodnymi. Dodatkowo dwie bransoletki są. Jedna jest również oczywiście z naturalnymi kamieniami i z perłami i tutaj są same szlachetne materiały. Mają one regulowane, jak widzicie tutaj, zapięcia, więc superowo, bo no po prostu można do swojej wielkości nadgarstka dopasować i zobaczcie, jak piękne są te bransolety. Oczywiście wkleję Wam tam też zbliżenia zdjęciowe tych bransoletek. Są cudowne. To są, każda bransoletka jest inna, wybrałam sobie dwie różne, ale z takiego samego rodzaju, żeby pasowały do naszyjnika. No i naprawdę uważam, że zobaczcie tam w przebitkach, wygląda to naprawdę zjawiskowo. Oczywiście możecie wybrać mnóstwo innych kolorów, stylów. Jest bardzo dużo, są i w stylu vintage rzeczy, i w stylu takim nowoczesnym, zupełnie minimalistycznym, przeróżnych kolorach, przeróżne półszlachetne i nawet szlachetne kamienie i oczywiście to srebro, więc naprawdę to nie jest już żadna taka jak tak zwana taniocha, tylko bardzo fajna jakościowa biżuteria i będę miała dla Was 15% zniżki na kod podany na ekranie i podany w opisie. I oczywiście wszystkie te rzeczy, które ja sobie zamówiłam, będą też podlinkowane dla Was, możecie tam płacić kartą. Naprawdę zamówienie bardzo szybko przyszło, no i jestem oczywiście jak zwykle zachwycona tymi rzeczami, bo uwielbiam jakościową biżuterię i jest ona zawsze ponadczasowa, będzie służyła na długo. Także na pewno warto zainwestować, zwłaszcza z kodem zniżkowym, w jakieś trochę ładniejsze, trochę lepszej już jakości materiały, które będą nam służyły na lata, a może nawet na zawsze. Jestem bardzo oczywiście ciekawa, jak się Wam podobają. Mi się tam tyle rzeczy podoba, że no nie byłabym w stanie chyba wszystkiego wybrać. Pokazuję Wam po prostu tutaj tą biżuterię, którą ja tym razem zamówiłam.
do dwóch różnych outfitów, żebyście widzieli, że naprawdę można to super zestawić i to jest właśnie taki typowo letni feel, materiały kojarzące się z latem, kolory morza, kocham, uwielbiam właśnie te kolory i taki trochę nieformalny, trochę boho styl, ale jeżeli lubicie klasykę, to też są tam piękne rzeczy, pokazuję Wam tutaj kilka takich przebitek rzeczy, które mi się bardzo podobają. Także zachęcam, żebyście weszli w linka i sobie obejrzeli. Można znaleźć też rzeczy właśnie budżetowe, ale już jakościowe i zaopatrzyć się na letnie wakacje albo po prostu, żeby mieć ponadczasową, piękną biżuterię. No i może częściowo też uda mi się dopasować do dzisiejszych kreacji, więc później też może zobaczycie tą biżuterię w przebitkach. Nieprzypadkowo wybrałam sobie też tutaj mój pierścionek złoty z perłami, który pasuje tutaj do tego zestawu. No i te kolczyki, oczywiście można zupełnie inne kolczyki dobrać, ja tutaj chciałam już Wam pokazać też, że można sobie z czasem dobierać różne elementy, jeśli nie chcecie kupić naraz naszyjnika, bransoletek i wielu elementów, to można sobie zamówić teraz naszyjnik, potem dobrać sobie do tego za kolejnym razem jakieś nowe elementy. No i lecimy teraz z holem lumpeksowym, a na początku zobaczycie oczywiście relacje z second handu. Cześć kochani! Witam Was serdecznie z Długiej w Krakowie. Jestem przed sklepem sieci Ciuchy, lumpeksem. Idę zobaczyć, co nowego, czy jest jakieś, są jakieś nowe, fajne perełki. Oby były. Słuchajcie, pierwsza rzecz jest cudowną rzeczą vintage. Po prostu nie spodziewałam się czegoś takiego znaleźć. Pokażę Wam szczegóły za chwilę, już wmierzymy. Wow, sukienka z wiskozy, ślicznej wiskozy, takiego atłasu. No niestety nie zauważyłam pewnej wady, którą jednak oczywiście postaram się naprawić. W każdym razie piękna, taka typowo letnia, wieczorowa. Tutaj sukienka sportowa, która się mi bardzo podoba. Ma świetne wykończenie i bardzo fajna marka jest to. Do tego sweter. Sweter bawełniany, taki luźny, z fajnymi kieszeniami, bardzo ciekawy. Powiem Wam, że naprawdę wow. Sukienka w cudownej kolorystyce, tutaj rozmiar w ogóle nie mój, to jest L-ka, bardzo piękna, przesuper wzór i no, jakość też ekstra. Kolejna sukienka jest w stylu jeansowym, taka oversize'owa, przepiękny materiał i lniana sukienka ze srebrnym połyskiem, piękny żakiet, bardzo oryginalny, niesamowity po prostu z wiskozy i włókna metalicznego i cudowna maxi sukienka po prostu też w dużym rozmiarze. Kochani, no i teraz czas pokazać Wam, co kupiłam, jakie cudowne perełki kupiłam i przepraszam Was za hałas. Oczywiście, że jak zaczynam nagrywać, to natychmiast sąsiad tutaj się zbliża z kosiarką i jest masakra. Mam nadzieję, że będzie się dało tego słuchać. Jeśli nie, to Was bardzo przepraszam. Postaram się wkleić napisy na wszelki wypadek już później, ale też uważajcie, bo też te napisy mogą zawierać błędy, bo są to napisy, które rozpoznają z głosu, więc... Słuchajcie, lecimy. Pokażę Wam na początku cudowną perełkę vintage, z której jestem tak niesamowicie dumna. Naprawdę, szok. I nawet teoretycznie może ta biżuteria by mogła do niej być, chociaż chyba tutaj bym użyła czegoś bardziej vintage. Jeszcze mam jakieś tutaj resztki metek. Słuchajcie, patrzcie się na to. Kupiłam szytą taką w latach 60. najprawdopodobniej, sukienkę z brokatu i to jest, słuchajcie, na jedwabiu. No po prostu jest cudowna, patrzcie na te kolory, na ten wzór, typowa rzecz dla lat 60. Popatrzcie, skąd wiem, że to jest lat 60. Zobaczcie na zamek. Ktoś to szył, ale jest super. Zamek jest właśnie taki typowy dla tamtych czasów, 50., 60. lata. Te zamki były jeszcze metalowe, jeszcze tak nie używało się suwaków plastikowych, dopiero zaczynał plastik rządzić tak naprawdę. Piękne takie rękawki lekko motylkowe. Wiecie co, ta sukienka jest straszliwie krótka, zobaczycie zaraz na stylówce, ale ponieważ jest szyta ręcznie, ma dosyć duży zakład, a brzeg nie jest zniszczony. Zobaczcie, jak tutaj jest. Widać, że to jedwab, bo jest taka przędza jedwabna się ciągnie. Ręcznie podszyta, więc po prostu ja sobie tutaj ładnie to obrobię na maszynie i mniej podłożę. Będzie po prostu trochę dłuższa, żeby się dało ją nosić jako sukienkę, bo naprawdę, zobaczcie na krój, z daleka się Wam pokażę, bo za blisko taka krótka sukienka nie będzie dobrze wyglądać. Jest do niej pasek, więc w ogóle cud, że on nie zaginął, prawda? No po prostu cudo na jakąś imprezę,
jakiś, no, jestem w szoku, bo rzeczy z lat 60. często są z takich materiałów, które są tak sztuczne już, że dzisiaj się nie da ich nieraz nosić, a żeby kupić takie naprawdę z jakościowych materiałów rzeczy z tamtego czasu, no to trzeba mieć mega szczęście, trzeba przyznać. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam podoba. Ja jestem zakochana totalnie. W ogóle dzisiaj jest z przygodami dach, już mi się udało na szczęście założyć. Założyliśmy go wspólnie, bo to jest za duże dla jednej osoby. Ale oczywiście jak zaczęłam nagrywać, to nie tylko, że sąsiad się odezwał, ale zaczęła być tutaj taka burza, przeleciała ulewa. Już myślałam, że nic z tego nie będzie, że będę musiała się pozbierać do studia, ale udało się, bo naprawdę była tak bardzo krótka akcja, więc wypogodziło się, jak widzicie, jest okej. Słuchajcie, lecimy dalej. Przepiękna sukienka z wiskozy rozmiar M, taka długa maxi na ramionczkach. Coś przesuperowego na lato. Wiecie co? W tej sukience jest dziura, ale ja to zamierzam uratować. Jest na dole taka dziura, no niestety. Nie zauważyłam tego w sklepie, ale zdarza się. No jest tak, wygląda jakby to było wypalone niestety papierosem. Taka nawet widać pewnie tam, jak patrzycie, okrągła. Ale ja zrobię po prostu takie od spodu cięcia, jakby ten materiał był w kilku miejscach zszyty po prostu, czyli po prostu nie będzie tego widać, będzie tylko pionowa kreska, zszyte to tak, że nic nie zostanie, z tego będzie jak nowa ta sukienka, bo naprawdę zobaczcie, jest śliczna, ma bardzo fajny krój, wiązanie na plecach, mega piękny materiał, taka gruba, lejąca wiskoza i to jest taki atłas, ciężko powiedzieć, tak, bardziej taki atłas, gruby, fajny, przyjemny. Może być to sukienka piękna, wieczorowa na lato. Na mnie jest nieco za duża, ciężko jest ją mi udrapować. To jest 38, ale i na mój wzrost teoretycznie, ale myślę, że fajniej będzie wyglądała na troszkę większym rozmiarze. Będzie się po prostu lepiej układać. Nie będzie aż tak bardzo się marszczyć i zwisać. Kolejna rzecz. Pokażę Wam teraz dwie sukienki takie bardziej ołówkowe, takie proste w kroju. Obydwa super tkanin. Tu jest Mercer i Madison, marka, rozmiar 8, czyli 36 teoretycznie. Jest to sukienka z lnu i z takim połyskiem srebrnym. Mam nadzieję, że uda się to pokazać. Ona po prostu wygląda, słuchajcie, jak srebrna i ona też jest w takim stylu lat 60. Bo naprawdę ma taki bardzo prościutki krój, minimalistyczny, ale pięknie zrobiona. Patrzcie, jaki ma tutaj jakościowy zamek. Naprawdę super, z kieszeniami. Kieszenie są w ogóle jeszcze nierozprute, więc podejrzewam, że albo ktoś nosił z nierozprutymi, albo była bardzo, bardzo mało noszona. Idealny, słuchajcie, materiał. Len 55, 45 bawełna. Także superowo. Pa, pa. Druga sukienka. Jak o mnie chodzi, to mnie zachwyciła tym kolorem i tymi wzorami a la porcelana. Wiecie, o co mi chodzi? Ta moja ukochana porcelana malowana. Ta sukienka jest za duża na mnie. To jest, słuchajcie, 14, więc typowa L-ka. I ona jest lekko elastyczna. Już Wam powiem. To jest Papaya Weekend. Fajne, naprawdę fajna jakość. Szukam metki. Jest. 97% bawełna i 3% elastanu. Piękna sukienka. Wiecie co, ja jej nie będę mierzyć, bo ona nie będzie na mnie w żaden sposób dobrze wyglądać. Ona ma być dopasowana, ma ładnie leżeć na figurze. No i no widzicie, no to jest L-ka, więc nie może na mnie dobrze leżeć po prostu. Nie ma takiej opcji, żeby sukienka taka do ciała w miarę wyglądała dobrze na moim rozmiarze. No bo luźna sukienka, jak się jeszcze gdzieś tam udrapuje, zwiąże paskiem, no to się da. A to, ale pokazuję Wam, jak cudowne wzory ma ta sukienka. Kocham po prostu zestawienie, ideał na lato, no cudo, przepiękne. Teraz pokażę Wam sukienkę z jeansu, tak, i ona, słuchajcie, jest też niby w rozmiarze 36, ale to jest sukienka oversize, więc może być spokojnie od S do L, bardzo fajna i tutaj też marka się nazywa Endless i mniej, no nie wiem, widocznie taki minimalizm nowoczesny, o to chodziło pewnie. Już Wam powiem skład, ale wydaje mi się, że to jest wiskoza albo bawełna w 100%.
się zaraz okaże. 100% tencel, czyli wiskoza, tak. Rękawek 3/4, taka, można sobie wywijać jeszcze tutaj tę część rękawa, bo ona ma tutaj taki jakby trochę nietoperzowy krój. Fajnie wygląda na moim rozmiarze, jest taka bardzo oversize'owa, ale myślę, że będzie też bardzo fajnie wyglądać i na MC, i na LC. Można też sobie pasek do niej nosić, też będzie fajnie. Spróbuję Wam przymierzyć i z paskiem, i bez. Mega fajna sukienka w nowoczesnym stylu. Także dzisiaj będzie festiwal sukienek, naprawdę piękne są te sukienki. Teraz pokażę Wam coś, coś przesuperowego w dodatku z metką. Słuchajcie, Studio by Prin. Pokażę Wam metkę, może się uda sfokusować. Jest. I oczywiście jest, a Designers at Debenhams. Mamy, słuchajcie, bardzo piękna sukienka kopertowa z wiskozy, na wiskozowej podszewce. No cudo! Bardzo ciekawy wzór. Bardzo ładne są te kwiaty, to są takie prawie, że zdjęcia tych kwiatów. Bardzo ciekawa sukienka. Krój jest super i szerokie rękawki ma, i jest kopertowa, więc można dopasować do swojej talii. Można ją pięknie właśnie udrapować, jest elegancka, jest lekko asymetryczna na dole. I ta podszewka jest też taka cieniutka, przewiewna. Ta sukienka jest naprawdę elegancka, można spokojnie ją na jakieś właśnie okazje, na komunię, na wesele nawet. Jak ktoś lubi wzory kwiatowe, no to jest przepiękne. Postaram się ją jakoś włożyć, ale może to nie wyglądać dobrze. Jeśli nie, to wybaczcie. Może się coś uda, to trochę ugrać tutaj. Ale naprawdę sukienka jest śliczna. Bardzo się cieszę, jest nowa z metką. Tutaj nawet, słuchajcie, jest takie coś, jeszcze przyczepione na dole. Jakościowe ciuchy nieraz takie coś mają. Tu jest napisane tak: If you're not completely satisfied with this purchase, you may return it unworn. Jeśli nie jesteś do końca zadowolony z zakupu, możesz zwrócić nienoszoną z tym, z tą meteczką przyczepioną i dostaniesz zwrot lub wymianę. Tak. No i po prostu. Taka rzecz. Takie rzeczy. Piękna, przepiękna sukienka, naprawdę elegancka, ciekawa, taka bezpretensjonalna jednocześnie, a elegancka. Postaram się do niej też przymierzyć Wam coś świetnego, co kupiłam. Camille Design Unique Clothing. No jest rzeczywiście to wyjątkowe. Piękny żakiet, taki kurtkowy trochę jakby, wiązany z przodu na, taki, na takie troczki, ale zobaczcie na ten zestaw kolorów. Wydaje mi się, że to by fajnie nawet do tej sukienki wyglądało. Może, no kolorystycznie super, bo są tu i fiolety, i zieleń. Powiem Wam, że nie wiem, czy ten żakiet by do tej sukienki nie był rewelacyjny i nie wiem, czy też nie jest to ten sam rozmiar. Jest tutaj skład. Są zaznaczone materiały, jest to wiskoza i trochę włókna metalicznego, ale nie ma napisane ile procent, ale na pewno jest to wiskoza i włókno metaliczne, jest trochę połysk rzeczywiście tego, więc pewnie tam kilka procent jest tego włókna metalicznego. Przepiękna, bardzo oryginalna rzecz, z takim kołnierzem, tutaj się to zamyka tak na zakładkę i wiążemy z przodu. No powiedzcie, czy nie jest... No, jest niesamowity ten materiał, bardzo elegancki i też jest to taka rzecz jakby już zmięta z natury, bo ja sprawdzałam, to wyprasowane to jest i to takie jest. Po prostu ten materiał przez dodatek włókna metalicznego robi się taki mięty i tak to ma właśnie być. On ma być taki zgufrowany, przez to jest trochę taki jednocześnie artystyczny, a też bardzo praktyczny. Można to wziąć na przykład na wakacje jako taki żakiet, kurtkę i po prostu się to nie wymnie, no bo już jest wymięte, można powiedzieć. Ale no piękne to jest, przepiękne, rzeczywiście unique, rzeczywiście unikalne, wyjątkowe. Kocham takie rzeczy, no to jest coś takiego, po co się właśnie chodzi do lumpeksów, bo ciężko jest dostać takie rzeczy w sklepie, a jeśli to w takim z wysokiej półki sklepów, w sklepach i no i te ceny wtedy są też wiadomo jakie, nie? Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Słuchajcie, kupiłam jeszcze piękną rzecz od Iwana Grundala. Iwan Grundal to jest duński projektant. Tutaj macie metkę, o. I jest to bluzka lub kamizelka. Myślę, że spokojnie może to być jako bluzka, tylko trzeba by sobie wtedy przyszyć w środku zatrzask taki mały, bo ma to taki guzik tutaj i to jest świetny skład, bardzo ładny kolor beżu.
Widzicie, może to być po prostu taka bluzka na rozmiar moim zdaniem L. Tutaj metka z rozmiarem się nie zachowała. Wiskoza 63%, 27% lnu, dodatek poliamidu jest. No i właśnie nie ma, portugalska rzecz, zrobiona w Portugalii, ale Iwan Grundal, wydaje mi się, że to jest duński projektant, ale może przyjął w Portugalii, ale może tam tańsza siła robocza. No, bo to jest taki naprawdę z wysokiej półki rzecz. No i super materiał, bardzo eleganckie to jest. Na mnie to jest za duże, ale może się to uda jakoś tam ograć, żebyście zobaczyli styl po prostu tej rzeczy, ale jest to też perełka projektantka. Kolejna rzecz od projektanta, którą oczywiście te rzeczy wszystkie są wyprane i przeze mnie odświeżone. Tak, to było właśnie takie trochę przybrudzone, czasami takie rzeczy właśnie są i one są wtedy wycenione mimo projektanckiej firmy dosyć fajnie. To jest, słuchajcie, Armani Exchange, rozmiar M. Biała kurtka, taka trochę sportowa. I jest ta kurtka taka jakby z takiego cienkiego jeansu czy coś. Tutaj ma ściągacz. Bardzo fajna jakość, naprawdę pięknie uszyta rzecz. Ma zameczki, ma takie ściągacze. W środku ma też takie ściągacze. Ta gumka jest troszeczkę sparciała ta tutaj, ale da się używać. Nie jest to wcale jakieś nie do użytku. Można sobie ewentualnie przeciągnąć nową gumkę przez to. Bo tutaj są fajne metalowe takie elementy. W każdym razie, bawełna całość, spód bawełniany, podszewka, bardzo fajna Armani Exchange kurteczka na lato. Myślę, że rzeczywiście to jest rozmiar M najbardziej, może takie duże SM. Teraz pokazuję Wam zestaw, który był też w przymierzalni. Sweter bardzo fajny, z bawełny oczywiście. Jest to LTB firma, rozmiar M. Jest minimalnie luźny na mnie, ale mógłby być nawet i taki. Bardzo fajny krój swetra, z takimi jakby półkolistymi kieszeniami. Długi kardigan niezapinany. A właśnie takie coś w stylu old money, w stylu takim nadmorskim. Wiecie, takie coś, co właśnie ludzie często na wakacje biorą, bo to się kojarzy z relaksem, z takimi sferami społecznymi, które cały czas mają relaks w zasadzie, albo w większości. No i to jest jedna to ten sweter rzecz, a druga bardzo fajna sukienka, którą myślę sobie zostawić, marki Nutmeg. Pokażę Wam markę. I to jest 36. Myślałam o takiej sukience, jedną tą od Armaniego miałam trochę za dużą na mnie. Jak na moją figurę, to miałam wrażenie, że ona za dużo luzu ma. Jak na taką w miarę przyległą w stylu sukienkę. Ta jest chyba mniejsza, fajnie zrobiona i jest bardziej biała z granatem niż granatowa z białym, więc dla mnie lepiej. Bardzo fajny materiał i bardzo mi się podoba i bardzo pasuje mi to, że tutaj jest ten żółty pasek, to żółte obszycie. Właśnie, może być zestawem ze swetrem, dajcie znać co sądzicie. Ja ją widzę do trampek, białych trampek, żółtych trampek, albo jakichś takich bardzo z kontrastowymi elementami, żeby tak jak tutaj jest zrobiona ta obwódka na tej sukience, to tak samo mogło być z tym trampkami, z jakimś takim mocnym elementem, a nawet w mocnym kolorze, jakimś takim trochę żarówkowym, też by fajnie wyglądały do tego. Super rzecz, bezpretensjonalna na wakacje. Tak, słuchajcie, chyba skończyłam dzisiejsze zakupy. Tak, to było wszystko na dzisiaj. Patrzę, czy wszystkie sukienki Wam pokazałam i wszystkie rzeczy. Jak najbardziej. Słuchajcie, jestem mega zadowolona z tych zakupów, no i oczywiście z biżuterii, która no, jest przepiękna. I powiem Wam, że dawno chciałam mieć właśnie taki zestaw, trochę boho, trochę takiej kojarzącej się z wakacjami biżuterii, bo no, na co dzień wiadomo, też nie kupuję ciągle biżuterii, no nie. Nie jestem aż taka, żeby ciągle robić jakieś zakupy, ale właśnie fajnie sobie coś takiego nowego sprawić raz na jakiś czas. I zachęcam Was do zajrzenia do tych linków i wykorzystania zniżki, oczywiście. Kochani, bardzo serdecznie Was już teraz pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym haulu lumpeksowym, który też będzie bardzo fajny, już we czwartek. Pozdrawiam, cześć!